27. Liczba jak każda inna? Otóż nie. Dla tych, którzy chcą zmian w Rybniku, będzie symbolem lepszej jakości życia w mieście. Lista numer 27 to Komitet Wyborczy Forum Obywateli Rybnika. Miasta 27 dzielnic i wielu nierozwiązanych problemów. Mariusz Wiśniewski. Mieszkam w Boguszowicach osiedlu od urodzenia. Przez kilkadziesiąt lat uczyłem w tutejszej szkole. Od kilkunastu lat prowadzę placówki opiekuńcze dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Od kilku lat prowadzimy jako jedyni w regionie program pedagogów ulicy. Jako pierwsi w Rybniku otworzyliśmy klub integracji społecznej. Boguszowice osiedle to moje miejsce na ziemi. Dla tego miejsca chcę pracować, dla tego miejsca chcę działać. Izabela Wilk-Lipiek. Dlaczego kandyduję z Komitetu Wyborczego Forum Obywateli Rybnika? Dlatego, że jesteśmy bezpartyjni i apolityczni. Jako radna będę dążyła do lepszego wykorzystania przestrzeni publicznej dla mieszkańców oraz będę dążyła do rozwiązywania wielu problemów naszej lokalnej społeczności. Nasze dzielnice zasługują na więcej. W swojej działalności zwrócę uwagę na młodych, seniorów i lokalnych przedsiębiorców. Lewa Katarzyna. Od 13 lat mieszkam w Boguszowicach. Od 5 lat jestem animatorem społecznym. Od 2 lat jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Dla mieszkańców chciałabym, żeby mieli ocieplone mieszkania, bloki oraz wyremontowane klatki, wstawione nowe drzwi i czuli się bezpiecznie. Sabina Sikora. Na osiedlu mieszkam od dzieciństwa. Staram się pomagać osobom, które tej pomocy potrzebują, a niekoniecznie potrafią o nią poprosić. Chciałabym właśnie takim ludziom pomagać. Chciałabym też, aby troszeczkę za pomocą mojej właśnie osoby zmienić wizerunek naszego osiedla, bo niekoniecznie nasze osiedle jest tylko złym. Piotr Polak. Z Boguszowicami osiedlem znany od najmłodszych swoich lat. Moim głównym celem jest zapewnienie godziwych warunków życia naszych mieszkańców, ich egzystencji i bezpieczeństwa. 16 listopada możesz zmienić swoje miasto. Zagłosuj na Komitet Wyborczy Forum Obywateli Rybnika. Możesz nam zaufać.